Cześć, dzisiaj chciałem pokazać, jak release'ować kolejne paczki, gdy korzystam z Gita i z takiego podejścia, które nazywa się Trunk-Based Development, czyli staramy się trzymać prostą historię. No i lecimy. Na początek, to jest w ogóle taki tool do wizualizowania, ja na końcu podam do niego linka w komentarzu. On tutaj nie ma wszystkich funkcji, one są okrejone i dobrze przynajmniej fajnie widać inne rzeczy. Najpierw przepnę się na branch develop, zazwyczaj z takiego się korzysta. I dochodzimy do momentu, gdy trzeba wpuścić nową paczkę, nowy release. Takim początkiem jest taki commit, który podbija nam wersję. Jest takie jedno miejsce, gdzie na przykład, jeśli to mamy w kodzie podbijane, i to na przykład będzie to miejsce. Ja tutaj użyję taga, normalnie tego się tak nie używa, tylko żeby było widać, że w tym commitie C2 jest po prostu podbicie wersji do 2.1. W tym momencie tester QA tworzy sobie nowego branch'a. Nazywając go tutaj podobnie release 2.1. Te nowe branch'y są krótsze, ponieważ ten tool nie pozwala robienie dłuższych. Ale my jesteśmy teraz na dewelopie. Deweloperzy oczywiście mogą dalej swoją pracę wykonywać, komitować. I branch. Teraz są tutaj dwa równoległe streamy, dwie równoległe sposoby pracy. Po prostu deweloperzy dalej dewelopują, wrzucają kod na dewelopa, a ten branch jest wzięty przez QA i tam są odpalane testy. Jest to deployowane na kolejne środowiska, no i szukają problemów, zapewniają jakość. I powiedzmy, że ten branch poszedł na produkcję, został zrealizowany z tego miejsca C2, no i za jakiś czas wrócił błąd od klienta. I ten błąd ma być najpierw poprawiony na dewelopie, to później jeszcze powiem dlaczego, czyli jest tutaj commit na dewelopie, no i teraz dodam, że ten commit był fixem, fix 1. W międzyczasie doszedł kolejny bug zgłoszony przez klienta. Na dewelopie znowu zostało to poprawione. Commit 2. I teraz QA przechodzi na brancha. Znaczy my tutaj przechodzimy na brancha, bo QA tak możliwe, że jest cały czas na tym branchu. Release 2.1. I on robi cherry picka. Cherry pikuje. Tutaj te dwa fixy. Najpierw C4. O, tutaj była taka wizualizacja, że z tego C4 zrobił się C4 prim. Dzisiaj nie będę tłumaczył ludzi w cherry pickach, ale linki, które były tutaj zmienione, są też zmienione tutaj, więc tego fixa teraz mamy na tym branchu release 2.1. Analogicznie robimy z kolejnym commitem. I teraz już nie zgłoszono więcej bugów. To jest wersja, która teraz jest u klienta. Można tam na przykład dołożyć, że to jest release wersja 2.1.1, ponieważ był już jakiś taki patch, ale to jest nieistotne dla teraz. Teraz przechodzimy na develop. Ponieważ tutaj równolegle ciągle dzieje się dalsza praca, nie trzeba nic sfrizować, nikomu budżetu teraz nie komitujemy, po prostu dalej deweloperzy pracują. I za jakiś czas, powiedzmy za kilka miesięcy, za miesiąc albo na przykład za sprint, jest wpuszczona kolejna paczka. Znowu powstaje commit, który będzie tutaj podbijał wersję. Teraz będzie to 2.2 wersję i też od razu, jak wcześniej, tworzony jest branch. To będzie release 2.2. A na dewelopie, bo jesteśmy często na całkiem dewelopie, no i tam tester sobie QA testuje. Na dewelopie do kolejne commity. W tym momencie tester znalazł baga. Zgłosił
i ten bug jest poprawiany na dewelopie. Kolejny fix. I analogicznie jak wcześniej, tester czy QA przechodzi na branch alfa 2. Teraz jest tutaj na tym branchu i znowu, podobnie jak tutaj czerpikował z C5 do C5 prim, teraz czerpikuje branch, znaczy commit C9. Tester już nie znalazł więcej błędów, więc teraz ta wersja 2.2 zostanie zdeployowana na tak zwaną produkcję. No, tamten kod zniknie, ten rel 2.1. I teraz chciałem powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, żeby najpierw poprawiać rzeczy na dewelopie. Ponieważ może się zdarzyć tak, że gdybyśmy tutaj tylko poprawili, i to się bardzo często zdarza, dlatego jest dobra zasada, żeby najpierw dewelopie, bo jeśli najpierw poprawimy na tym branchu, to ktoś zgodnie z zasadą szybko poprawiamy, wrzuci to do klienta, wrzuci to tutaj, to pójdzie na produkcję i zapomnimy zrobić cherry picka stąd, z brancha release'owego, z powrotem do głównego trunka od developa. To się po prostu zbyt często zdarza w zespołach, więc jest dobra zasada, że najpierw tutaj buga fiksujemy, a później cherry pickujemy tutaj. Następnie powiemy sobie, co się dzieje z tymi branchami. Tutaj mamy przykład, że jest branch release'owy 2.2, a jest starszy 2.1. I w tym momencie dla nas, na historii, możemy tego brancha 2.1 usunąć. Możecie go u siebie nie usuwać, jak chcecie. Tutaj delete miałem. On nam zniknął. Ten tool pokazuje, że on jest nieosiągalny, że tutaj jest, ale dla nas on nie istnieje. I plusem jest teraz to, że mamy prostą historię. Odtąd, prosto i dalej w przyszłość. To, że tutaj były jakieś fiksy, może też tu podbijaliśmy wersję, na przykład patch dla 2.1.1, cokolwiek tutaj robiliśmy, to już dla nas znika. My tylko mamy tutaj prostą historię, tutaj są oczywiście fiksy, tutaj jest dużo developmentu, tutaj też dużo developmentu, bo te komity, które nie mają żadnych tutaj dopisków, jak fix 2 albo wersja 2.1, oznaczają, że tutaj mogło być dużo więcej komitów, ale tak dla prostoty mamy tylko tyle. I w przyszłości tutaj dalej pójdzie development i w którymś momencie otworzymy kolejny branch, kolejny release będzie 2.3, no to wtedy zostanie zapomniany, bo już będzie niepotrzebny. To tyle, jak chciałem pokazać dzisiaj. Te wszystkie komendy, które są po lewej stronie, które wykonywałem, wrzucę pod tym nagraniem, żeby można było samemu je prześledzić, zobaczyć, jak się wykonują. Wiem, że to wideo ma niedociągnięcie, ale done is better than nothing. No i dziękuję.